dobry bardzo. Spaliśmy dzisiaj w takim miejscu, wczoraj po dwudniowej bardzo nieudanej imprezie w Starym Polu zjechaliśmy kawałeczek w dół pod wjazd do miasta jakiegoś tam. Ja robiłam zamówienia do wieczora, Marek robił taką rzecz. No i taka sytuacja. Prania się nazbierało, dwie siatki. I nie ma, że boli. Jest godzina 21. Jakiś parking przy drodze. A Marek pierze. Sznurki porozwieszane. Przyczepiony do jakiegoś znaku. I pranko się robi. Nie ma, że boli. Trzeba chodzić czystym, a nie brudnym. No i troszkę tego prania wyszło. Ale to wygląda. Wiocha.pl. A chodzi o to, żeby te wszystkie letnie ciuchy, koszulki, spodenki, duperele były poprane, poskładane i w szafkach. A nie w siatkach pod stołem. I trzeba sobie jakoś radzić. To już trzeci miesiąc podróży. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Wąż się uszkodził, cholera, w szafce i zaczął ciec. Nie zauważyłem, jak napełniałem wodę, że cała podłoga mokra, że no cała, no. Trochę się wylało, nie? Więc na szybko była reanimacja jedną taśmą, drugą taśmą i działa. No i pranie praniem, ale na to idzie dużo wody. Bo to pranie, płukanie, więc trzeba będzie uzupełnić zbiornik, bo już jest mało wody. Dobrze, że mamy wodę zawsze w zanadrzu. Woda, woda, ciągle mało. Dobrze, że można ją pozyskiwać w różnych miejscach. Ale ogólnie jest problem. Jest problem, bo w Polsce nie ma... Nie ma punktu. Nie jest tak jak we Włoszech. We Włoszech podjeżdżasz gdziekolwiek, na jakikolwiek parking. Masz pobór wody, prąd, zlewnia, to, tamto. W Polsce to dopiero wchodzi. Za 10 lat może to będzie tak jak należy. Ludzie mówią, no jedźcie na kemping, ale... Ale my unikamy kempingu, bo to nie jest nie na każdym kempingu chętnie chcą, wiesz, żeby ktoś tylko wjechał i wyjechał. Widzisz, jak dobrze, że ja mam ciebie, bo ty myślisz o takich rzeczach. No, a ja tylko odkręcam kurki, włączam guzik, prąd leci, woda leci, jestem zadowolona. No i tak trzeci miesiąc i jest zajebiście, nie? Mam takiego obwoźnego woźnego. Po prostu mówię, byłem harcerzem, bawiłem się survival, więc człowiek wie, jak sobie radzić w życiu. Co, Madzia, robisz? Pracuję. Pracujesz? Jak Chińczyk. Jak Chińczyk. W kamperze. Na schodu. Schodzie. Na schodu. Ja na schodu. Na parkingowy. Koło Kwidzyna. No. No. Można? Można. Można, wszystko można. Jak się chce. Widzę, że breloczek pucujesz. Co, świeżo wybity? Tak. Specjalnie dla takiego ktośa. A teraz polerka. Ten parking jest przystosowany specjalnie do moich potrzeb. No widzisz? No nie, zostańmy tu. No. No. I tam pięki. Widzisz, jak fajnie? No ładnie. Ale ładnie. Mam nadzieję, że przyniesie szczęście. Świeci się jak psu jajca. Bardzo się stara. Na mrozie. Dobra. Żartuję. Dobra. Wiem moje głupie teksty. Zrobię zdjęcie. No i tak to Madzi wyszło. Zatrudnisz mnie teraz? Kto kogo? Nadaje się do pracy, proszę pana, nadaje się. Mogę czyścić, polerować. Numer. Ej, to jest moja robota. To jest moja robota. No. Parking wygląda tak, jest dość sporo miejsca na samochody, są ławeczki, są kosze na śmieci, jest nawet to i to i tam z tyłu, tutaj są takie pięki, wszystko fajnie, tylko zobaczcie, no tutaj jest droga, która jest bardzo, bardzo ruchliwa, bo to chyba jest główna droga przelotowa i tiry cały czas jeżdżą, także no spało się w zatyczkach na uszach, byliśmy zmęczeni, więc przespaliśmy noc, ale ogólnie miejsce takie sobie. Cześć! Jedziemy teraz dalej. Poczty zazwyczaj są w ładnych budynkach i zazwyczaj mają ładne wejścia. Ogólnie podoba nam się w tym mieście, bo jest tak starodawnie. Ale w jakim mieście, Magda? Kwidzyn. No, Kwidzyn.
No to ładuj się na tą pocztę. Mamy poniedziałek, nadajemy paczki. Jak co poniedziałek. Ale ładna poczta. Wow. Wow, wow, wow. Taki tutaj sufit mają mega śliczny. Wow. Bardzo. No fajnie to wygląda. Jeszcze nie widziałam takiego. Mega. Załatwione. Paczki nadane. Paczki lecą. Tak. Kto zamawiał, ten będzie mieć, kto nie, kto nie. Ale ładny ten budynek. No widać, że jest remontowany teraz. Bardzo ładny budyneczek. Z cegły. Nie udało nam się wczoraj zdobyć zamku, bo był poniedziałek i był zamek zamknięty. Tak, a dzisiaj pada. Cały czas pada. Czekaliśmy do 10, żeby miało niby przestać padać. Ale dalej pada i polatać nie można, wieje, pizga, no i jest niefajnie. A zamek mamy z tyłu w tle, nie wiem czy widać go, no chyba widać, nie? Coś tam może widać. No, obczajmy go tak dookoła i zobaczymy po ile są bilety, może wejdziemy do środka, może nie, no zobaczymy. Jak nie zmarniemy jest, za bardzo. Jest nieprzyjemnie, po prostu jest niefajnie, a po to żeśmy tu przyjechali do tego Kwidzyna, żeby zobaczyć ten zamek, skoro już tutaj jesteśmy, no ale jest jak jest. No i wczoraj mieliśmy taką sytuację. No, parkowaliśmy naszego kampera tak na poboczu. Za nami wjechał taki wielki, wypasiony, nowy kamper. Dwa razy większy od naszego. Machali nam, machali. Nie wiedzieliśmy, że dlatego, że po prostu my też kamperem, czy o co chodzi. Chcieli zaparkować koło nas, ale no niestety nie zmieściliby się. Mhm. Zaparkowali kawałek dalej, ale po chwili do nas przyszli. Okazało się, że nas oglądają. Przyszli z dwójką dzieci, Arturem i Emilką. No i Karolina i Grzegorz. No, pogadaliśmy chwilę. No. No, wymieniliśmy się troszkę doświadczeniami. Oni to co prawda wypożyczyli kampera, ale już trochę posmakowali tego życia kamperowego. Myślę, że to nie była ich pierwsza podróż, znaczy nie ostatnia. Także... No. No, fajnego wypasa mieli. Dwa razy większy jak nasz, dlatego się nie zmieścił na parkingu. Takie Boże, o Jezu, mówię taka wam. Funkielnówka nieśmigana. No. Ale ogólnie ludzie fajni, bardzo fajni. No. Bardzo miła para. A czy my spotykamy niefajnych ludzi? No, zdarza się czasami, ale to rzadko. Raczej mamy, no, spotkanie z fajnymi. Dobra, chodź, idziemy na zamek. No i tak to wygląda. To coś, ten zameczek. Chciałem, mówię, dronem polatać. No, ale nie będę ryzykować. No, zamek jest piękny. Kupa roboty. No. Ale tu ładnie. O, ja mam ulubione kwiatki. I tu jest chyba wejście. Trudno powiedzieć. Madzia coś tam obczaja. No, bardzo ładny zameczek. No i tutaj jest tak, ceny biletów 10 zł, z audioprzewodnikiem 16, po 16 bilet normalny 5 zł, z audioprzewodnikiem 11. Ale zależy w których okresach, miesiącach, po sezonie jest taniej. Aha. To dziwne, bo zazwyczaj tak nie jest. No. Zazwyczaj są całe ceny na cały rok i zawsze mówimy, że po sezonie powinno być taniej, bo jest mniej zwiedzania. O. Dzień dobry. Zapraszamy do środka, Mareczku. Nawet zamknę za tobą drzwi. O, fajny zamek. Dwa normalne. No. Okej, okay, dzięki. Czyli się włącza którym, Magda? Tym playem? Playem, kółkiem. I teraz? Skąd wiesz? Tak mi powiedziało. Fajnie. Mogłabym mieć takie mieszkanie. Pięknie tu. O, jest to fajny co. Bo co, bo drewno? Drewno. I metalowe okucia, ale to chyba coś... Czekaj. Tu się zamykało za karę kogoś w środku. Widzisz? Tam siadałeś i za karę byłeś zamknięty. Masz karę. Magda, to dla ciebie miejsce.
taki suchar. Czarownice pali się na stosie. To jest mój kochanek, tu leży. Wariancie. Tak, wiemy, słaby żart, ale lepszy taki niż żaden. Chyba. Co tam widać? Co? Lęk wysokości. O kurde. Ojej. Bu. Aż tak się bać. Wszędzie dechy. Lubimy dechy. I cegły. A? Po co kotwica w takim miejscu? Nie wiem. Może ktoś lubiał zbierać złą. Tak, tak, dobrze widzicie. Choroba dronowa Marka nie opuszcza, nie może polatać, więc pokażę wam nagraną wersję z telewizora. Skoro się nie da polatać, to będą zdjęcia i filmy z telewizora, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda z góry. Madzia się gdzieś zmyła. Wow. Pięknie tu. Podobnie jak w Malborku. No, znalazłem cię. Trochę się zgubiłem. Nie, wyczekałam na ciebie. Tak. Zjedzamy razem. Fajnie, że żeśmy tu przyszli. No, o nie, to jest problem. Nie mówię, jest ciepło i sucho. I tak kiedyś wyglądały łyżwy. A tutaj sprzęt do robienia gofrów. Zamek w Kwidzyniu bardzo nam się podobał, nie tylko ze względu na budownictwo. W środku było bardzo dużo wystaw. Dlatego jeśli zastanawiacie się, żeby wybrać się tam z dziećmi, to naprawdę warto. Mogą oni zobaczyć, jak wyglądało życie dawniej, jakich przedmiotów używali. Rozsuwane, ojej, pomysłowo. Rośnie dziecko, rośnie łóżko. Rewelacja. Albo to może nawet nie dla dzieci, tylko po prostu no, tamtejsza forma kanapy rozkładanej. Ale to ciepło. Szok. Co tu jest? Nie widać? O, widać. No, we Włoszech, we wszystkich starych domach tak podłogi kładli na tego typu ten. I zawsze jak tam no, gdzieś mieszkałem, to byłem pod wrażeniem, że właśnie z mattonelli, z takich wiesz, wypalanych cegieł robione są podłogi. 1612 chyba napisze. Ale drzwi. Ale jaki klimat mają. Rewelacja. Super. Ale patrz, jak to jest zrobione. Patrz, jak to jest roboty, żeby to wprowadzić tutaj. No teraz już się tak nie robi. Super. Teraz jest po chińsku wszystko. Ale ładna sala. Patrz, jakie fajne ściany. No. Gliniane? No gliniane chyba. Nie dotykaj. Nie wolno eksponatów ruszać. Nieprawda. No, jak nie jest napisane, to co? No, zmieściłabyś się, nie? Do tej. A w tej to już byś miała luksusy. Ale fajne skrzynie. I w ogóle ładnie tu. Ale ładne. To są co? Sanki? Sanki. Powozy takie małe. Ale pięknie zrobione. Czad. To fajne scyzoryki z różnych okresów. Wszystko w jednym. Co mówisz? Widelec, nóż. No, przewodnik taki. Wszystko. No taki jak mój.
Otóż gołą panią. Fajne, to dla ciebie. No, dla mnie, dla mnie. O, takie guziki też mam. Taki o mam, co kupiłem, ten wojskowy. No, niedawno. Ale czad. Co tam jest? Jakaś kamienka. O, jakie ładne skrzynki znowu. Zobacz. Wow, wow, wow. Metalowa cała. To takie jak w horrorach były, co pakowali ten taki gość pakował dziewczyny w skrzynki. To, co zaskoczyło mnie najbardziej, to wystawa roślin i zwierząt. I wtedy patrzysz sobie przez to i widzisz, jak fajnie zrobione ryby, niby pod wodą. Niby wszystko pod wodą, nie? Bardzo fajnie zrobiona ekspozycja. Magda, to ten czarny. Ten, co widziałaś go. A ty to co to? Jak z horroru. Kiedyś w horrorze był taki horror też o takich małych ludzikach, co zabijały i tak wyglądały. No, były takie, nie pamiętam tytułu. O, taki dziczek jak ostatnio przyszedł do nas. Patrz jakie tam na górze, zobacz jakie tam rogi. I znowu piecyk, tak jak Madzi się podoba. I robalki. Ostatnio pisaliśmy na Facebooku na temat zwierząt, utopowania zwierząt. Śmiałam się, że Marek to by się nawet z niedźwiedziem przytulał, więc... Proszę bardzo. No co ty? Misiu. Ale misiek. No cześć. No, fajny bajer. Można zobaczyć, gdzie są parki narodowe w Polsce, naciskając sobie przyciski. A u nas co jest? O, właśnie tam go włączyłaś. O kurde. Ale... Wow. A patrz jaki tam. Patrz jakie to są kości. Kości czego? Wieloryba. Ja, kaszalota dokładnie. Patrz jakie one wielkie są. O, czaszka. Patrz, taka czaszka byka. A tu Madzia. Zaraz. Głowa łosia. Krokodillo. Nosorożec włochaty. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda, wygląda on tak. Wyglądał. Ząb mamuta. Maleńki, patrząc na rękę. A to jajo dinozaura. Wow. Ponieważ pogoda nie dopisywała, bardzo ciężko nagrywało się na zewnątrz. Zamek był naprawdę bardzo piękny, jednak ze względu na deszcz i duży wiatr nie za dużo udało nam się nagrać. Mam nadzieję jednak, że udało nam się zachęcić Was do odwiedzenia tego zamku, bo naprawdę warto. Ale armaty. Wow. Niezłe działka. I tutaj, po tych armat, jest taki balkon widokowy. Tam można spać na dole. Tam spali na dole, to małżeństwo spało z dziećmi na tym placu, a my śpimy tutaj na dole z tej strony. Tu jest też parking, tylko że przy ulicy, więc nie było zbyt fajnie, ale wieje. No i zamek piękny w środku i na zewnątrz, tylko że na zewnątrz nie bardzo jest jak zwiedzać, bo strasznie pizga. Spadamy do kampera. Tak. Once we thought that we'll stay young, and this world is never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful?